Witajcie, z tej strony Kantal, Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić Torchlight 2. Jest to kontynuacja hitu z 2009 roku, wydana przez Runic Games. Torchlight 2 to rasowy hack and slash, których mamy ostatnio jak na lekarstwo. Niestety twórcy nie raczą nas tytułami tego gatunku. Dlatego też musimy się zadowolić każdą pozycją, która wyjdzie na rynku. Wydarzenia w Torchlight 2 zostały ukazane w kilka lat po części pierwszej. Alchemik, jeden z herosów części pierwszej, został opętany przez złe moce. Zniszczył górnicze miasteczko Torchlight, wykradł esencję mocy smoka Ordraka, sprawcy wszelkiego zła w części pierwszej. A zadaniem gracza jest dopaść złoczyńcę i zapobiec utracie równowagi między żywiołami. Ja zacznę sobie nową grę, jak widzicie nie mam tutaj jeszcze stworzonej postaci. Mamy następujące klasy. Berserker, szybki, brutalny berserker, sięga po magię natury. Żarodziej, który jest standardowym czarodziejem, włada żywiołami. Inżynier, który jest wyposażony w narzędzia napędzane żarem. Są to takie roboty, które mu pomagają. Oraz mamy jeszcze łowcę, który używa do walki z potworami pistoletów. Ja myślę, że wezmę sobie teraz żarodzieja, po prostu bardzo lubię sobie grać postaciami magicznymi w każdym hack and slashu, dlatego też będzie to bardzo przyjemna rozgrywka. Wybierzemy sobie oczywiście jakąś tutaj fryzurę, wezmę mężczyznę i losowo. Pora wybrać naszego kompana, bo jeżeli jeszcze nie znacie Torchlight 1 albo 2, to mamy tutaj podróżnika. Naszym kompanem jest zawsze zwierzę. Mamy szeroki panel wyboru tych zwierzaków. Możemy nawet mieć headcraba znanego z serii Half-Life. Dlatego też myślę, że to będzie dobry wybór dla mnie. O, idealny imię Korek. Dlatego wybieram tego zwierzaczka. I myślę, że na poziomie normalnym zagramy. A, jeszcze wybierzemy sobie tryb morderczy. Jeżeli moja postać zginie, no to będzie to koniec rozgrywki. Na normalnym poziomie trudności myślę, że dam sobie radę spokojnie pokonać wszystkich przeciwników i opowiedzieć wam, jak naprawdę tutaj się gra, czy rozgrywka jest przyjemna i jak się ma Torchlight w porównaniu z innymi grami. Oczywiście, Torchlight wybija się pod względem grafiki. Jest tutaj taka bardzo przyjemna, komiksowa grafika. No, komiksowa. Ona jest bardziej plastyczna, taka plastelinowa, bardzo kolorowa i jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do tego, Diablo 2 jest tym takim zaciętym fanatykiem, to myślę, że będzie tutaj miał trochę problem z przestawieniem się na kolorową grafikę, ponieważ, proszę państwa, to jest jeszcze bardziej kolorowa gra niż Diablo 3. Jeżeli narzekaliście sobie na Diablo 3, no to myślę, że jeżeli naprawdę nie zmobilizujecie się niesamowicie, to niestety nie będziecie w stanie dać szansy Torchlightowi. Ani części pierwszej, ani drugiej. W części drugiej jest taka niesamowicie duża różnorodność, ponieważ wychodzimy na podziemie, nie działamy już tylko w kopalni Torchlight, miasteczko górnicze Torchlight zostało zniszczone, a my przemierzamy różne krainy, zaczynając od dzikiej puszczy po niezbadane zbocza pustyni oraz myślę tutaj jeszcze, że będą takie bardzo, bardzo przyjemne bagna. No, chociaż bagna nie są przyjemne, ale naprawdę lokacje w Torchlight 2 są udane iście mistrzowsko. Gra wciąga cholernie w bagno. Wiadomo, że tak jak w każdym hack and slashu, jeszcze jeden poziom, jeszcze tylko chwilkę, jeszcze tylko kilka potworów. I tak pniemy, lecimy do końca fabuły i nagle, co się dzieje? Nagle jest pewien niedosyt. O tak, moi drodzy, przechodząc Torchlight 2 niestety miałem pewien niedosyt. Dlaczego? Powiecie? Włączyłem sobie grę na trybie na poziomie trudności casual, bo chciałem spróbować, jak to jest grać na najniższym poziomie trudności i dałem sobie tryb morderczy, ten hardkorowy. Postać z jednym życiem. Niestety, przez całą grę nie miałem żadnych kłopotów, żeby jakiegokolwiek przeciwnika pokonać. Wszystko szło jak po maśle. Gra przeszła samą siebie. Ukończyłem ją w jakieś 15 do 20 godzin, co naprawdę jest bardzo, bardzo krótkim wynikiem jak na hack and slasha, ale biorąc pod uwagę to, że to był najniższy poziom trudności, to myślę, że wynik jest zadowalający. W zasadzie
najtrafniej będzie porównywać tą grę z trzema grami, bądź nawet z czterema. Ostatnio wiadomo wyszło Incredible Adventures of Van Helsing, Diablo 3 oraz Path of Exile. Incredible Adventures of Van Helsing oraz Path of Exile są, wiadomo, tak razem gdzieś spójne tematycznie, ponieważ graficznie są w zasadzie w miarę podobne do siebie, a Diablo jest bardziej bliższe Torchlightowi. Ale myślę, że wszystkie te cztery gry warto sobie sprawdzić z należytym oddaniem i każda będzie godna uwagi, jeżeli naprawdę interesujemy się tym gatunkiem i bardzo lubimy zbierać, kolekcjonować niesamowite ilości przedmiotów magicznych, epickich, legendarnych, jakichkolwiek. Jeżeli lubimy ubierać naszą postać, dodawać statystyk i czary, ta walka naprawdę nas satysfakcjonuje, możemy szukać przyjemności w każdym z tych tytułów. Nie będę oceniał, który jest moim zdaniem najlepszy, ale myślę, że Torchlight naprawdę nie odstaje, mimo tego, że to jest taka produkcja bardzo niezależna. Studio Runic Games to małe studio, to naprawdę, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji zagrać w tą grę, polecam serdecznie, ponieważ inaczej niż w części pierwszej, tutaj możemy sobie zagrać w kooperacji do 8 osób naraz. To jest bardzo duża ilość. Bardzo duża ilość jak na grę hack and slash, bo jeszcze wydaje mi się, że w żadnej grze na komputery nie było takiej ilości, chociaż mogę się mylić, ponieważ w Diablo 2 grałem tylko w single player, nigdy nie chciałem odpalać Battle.neta, ponieważ w takie gry jakoś nie lubię grać z ludźmi, wolę sam zagłębiać się w tą historię, która naprawdę jest w Torchlight potraktowana bardzo przyjemnie. Za każdym razem, gdy dochodzimy do jakiegoś danego punktu, mamy taką wstawkę filmową po każdym rozdziale. Mamy oczywiście tutaj takie opisy, rozmowy z NPC-ami, ale myślę, że to jest trochę mało, ponieważ przyzwyczajony tak jak w Diablo, bardzo, bardzo podobało mi się, że każdy tutaj NPC gadał. Niestety w Torchlight 2 nie każdy gada do mnie NPC i trochę to jest takie nużące. Poza tym wybija się jedna ważna kwestia. Jestem zwolennikiem polonizacji. Naprawdę bardzo lubię, gdy w grze danej mam polskie głosy, polski dubbing. Tutaj niestety w Torchlight nie mogliśmy liczyć na Cenegę, dlatego też nie ma tego dubbingu. Zobaczcie, sprzedam sobie tutaj parę rzeczy i uzupełnimy sobie tutaj panel mojego bohatera. Czy mogę te różdżki? Oczywiście, że nie, ponieważ to są dwuręczne kostury. I co tu jeszcze zostało? Tutaj mam taką różdżkę na dwa kryształy i ona ma większe obrażenia, dlatego też ona zostanie, a ja sobie tutaj sprzedam. Oczywiście zakupię sobie jeszcze tutaj u handlarza miksturki, bo wiadomo, w każdej grze hack and slash muszą być mikstury zdrowia oraz mikstury many. Niestety nie mam już pieniędzy, dlatego też pozwolę sobie przejść dalej. Zobaczmy, tutaj powinienem mieć jakieś skrzyneczki. Czy ja tutaj coś mam w nich? Niestety nie. Miałem swoje postaci zrobione na kilkunastu poziomach. To były jakieś 50, 20, 30 poziomy i te postacie wszystkie zlikwidowałem, żeby wam pokazać zupełnie od początku grę, bez żadnych dodatkowych przedmiotów, żeby nie kusiło mnie założyć jakieś przedmioty, które uzbierałem sobie wcześniej. Tutaj w Torchlight naprawdę zbieranie przedmiotów jest bardzo satysfakcjonujące. Za każdym razem jesteśmy w stanie przejść sobie grę takim ekwipunkiem, jakim dysponujemy w danej chwili. Nie ma tak, że musimy sięgać po jakieś pomocy od znajomych, albo musimy kraftować te przedmioty w jednym miejscu. Przepraszam, nie ma tu takiego kraftowania, jakie znamy w Diablo 2. Mówię o tym, że nie musimy martwić się o to, żeby w jednym miejscu zatrzymać się i dopiero gdy wypadnie nam przedmiot jakiś, ruszyć dalej, ponieważ nie mamy takiej potrzeby. Tutaj zawsze jesteśmy na czasie, te przedmioty zawsze są tak dopasowane do naszej aktualnej pozycji i potworów, że możemy przejść przed siebie. Zobaczmy, co tutaj mi wypadło. O, pierwszy raz mogę sobie zidentyfikować. Kliknijmy prawym. Niestety mam tutaj przedmiot na 8 poziomie albo 13 punktów żywotności. Zobaczmy, czy mogę sobie dodać. Oczywiście, że tak. Dlatego też będę mógł sobie założyć ten piękny, niebieski, magiczny hełm. Postać moja
żarodziej powinna dostać kilka punktów do mocy, bo jest to taka tak naprawdę odpowiedzialna za manę statystyka, oraz do żywotności, ponieważ wiadomo, że mag w zasadzie w każdej grze hack and slash ma bardzo mało żywotności, dlatego też na maksa tutaj dopakuję te punkty. Zobaczmy, czy ja tutaj coś jeszcze mam. Na razie nic ciekawego, dlatego też podążajmy za żółtą gwiazdką. Zobaczcie na mapę. Na mapie mam tutaj taki punkt, jest to zadanie i mam chronić strażnika, dlatego też idę tam do zbrojowni monstrów i za każdym razem moje zadanie oznaczone jest gwiazdką. Są czasem takie zadania dodatkowe, jest takie jedno zadanie, żeby zbudować robota, ale tylko ono w grze, jak przechodziłem całą grę, nie jest oznaczone gwiazdką na mapie. Dlatego też jest to bardzo fajne. Ja sam nie lubię tak podążać, niestety nie wiedząc, w którą stronę mam iść, ponieważ jest to bardzo nużące i czasem się zniechęcam. Dlatego też twórcy tutaj wpadli na pomysł, że oczywiście będą nas kierować markerami. Zobaczmy sobie na drzewka skilli. Mamy tutaj trzy drzewka. Umiejętności piekła, umiejętności mrozu oraz umiejętności burzy. Na początku mamy tutaj tą włócznię magmy. Tutaj może wezmę sobie lodowe uderzenie, a w tym trzecim drzewku mam pryzmatyczną strzałę. Co by było najlepsze? Tutaj mam 33% obrażeń mojej broni. Tutaj mam 30% obrażeń mojej broni, ale tu są rykoszetowe lodowe pociski, dlatego też to będzie bardzo dobre. I myślę, że wezmę sobie punkt jeszcze jeden tutaj do poziomu ładunku. Oczywiście tu mam taki pasek ładunku. Zobaczcie, żarodziej zyskuje ładunki, zadając obrażenia wrogom. Kiedy skupi się w pełni, uzyskuje pełne skupienie na 12 sekund. W tym czasie używanie umiejętności nie wymaga many i zadają one 25% obrażeń. Ładunki znikają po pewnym okresie bezczynności. Niestety, ale można to przyspieszyć. Jak widzicie tutaj, ten stopień mistrzostwa ładunku może mieć 15 punktów, dlatego też to jest bardzo pomocne i bardzo ułatwia nam rozgrywkę. Ja w zasadzie żarodziejem nie grałem, grałem za to inżynierem i tam szedłem sobie w umiejętności, które przyzywały mi dane roboty, dane boty, które szły z moim bohaterem i pomagały mu w walce. Myślę, że najlepiej będzie rozwijać sobie daną postać na jedno drzewko, a dodatkowo do tego dorzucać sobie wszystkie umiejętności pasywne, choćby dodać po jednym punkcie, ponieważ zawsze to lepiej, gdy umiejętności pasywne mają jakieś tam punkty, a dodatkowo możemy o wiele łatwiej unikać przeciwników. Zobaczcie, ta rykoszetowa lodowa strzała w zasadzie bardzo przyjemnie działa. Jest to fajny taki, powiedzmy sobie, prawie obszarowy atak, ponieważ jeżeli strzelam sobie do przeciwników, a jest ich kilku wokoło siebie, no to te strzały odbijają się od nich i w zasadzie mam zawsze pewność, że za każdym razem ten przeciwnik zostanie trafiony. Co tutaj mi wypadło? Czyżbym miał coś bardzo fajnego? Chyba nie. Albo dostałem dla zwierzaka. Aha, mam tutaj kadzidło, kadzielnica spokoju. Pewnie gdzieś tutaj będzie takie miejsce, które będzie mi pozwalało wykorzystać tą kadzielnicę. Niestety teraz nie wiem, gdzie ona się znajduje. Zobaczmy na tej mapie. Tutaj mam dojście do tego punktu. Być może gdzieś tutaj w tym obszarze będzie miejsce na tą kadzielnicę. Zobaczymy, zaraz będę miał kolejny punkt do rozdania moich umiejętności. Dodatkowo jeszcze zdobyłem złoty klucz, który umożliwia mi otwarcie skrzynki, która jest tutaj zablokowana gdzieś, znajdująca się na tym obszarze. Tutaj mam sobie iść, ale to za chwilę. Zobaczmy, czy tu mnie coś czeka, czy... O, tutaj mam skrzynkę, którą mogę sobie otworzyć tym kluczem, o którym wspomniałem, i przejdziemy sobie do krypty zepsucia. W tej skrzynce w zasadzie było niewiele, samo złoto, jakiś tutaj pas, no powiedzmy, że pas mi się przyda, wiadomo, zawsze to lepsze niż nic. I mam pierwszą esencję. Jak widzicie, dodaje ona plus 8 do ochrony przed ogniem, a plus 7 do obrażeń, jeżeli jest w broni. Dlatego też ja dodam sobie ją do broni i zobaczmy. Bez broni mój bohater ma 0 obrażeń magicznych i 2 obrażenia od broni.
a z bronią ma 57 obrażeń magicznych i 57 obrażeń od broni. Jest to bardzo dużo. Pomożemy tutaj temu... O, przepraszam, to jest kobieta. Pomożemy kobiecie. I mamy sobie przejść do podziemi, odnaleźć zwój. Także zadanie zostało przyjęte. Ja muszę sobie teraz tutaj jeszcze rozdać jeden punkt umiejętności. Co by tutaj dodać? Mistrzostwo kosturów. Niestety nie mam kostura, więc mi się to nie przyda. Tutaj mam pryzmatyczny wyłom. Moja energia chaotyczna przenosi atakujący cię właśnie przeciwników daleko od ciebie. Istnieje szansa na losowe efekty żywiołów. No, myślę, że to będzie dobre, ponieważ zawsze te kilka procent szansy na zrobienie jakiegoś dodatkowego czaru jest dobre. Co tutaj mi wypadło? Tutaj mam jakiś miecz. Zobaczcie, tutaj bardzo dużo siły potrzeba do tego miecza. Oraz siódmy poziom, ja mam czwarty, dlatego też nawet jeżeli bym chciał go używać, to w tym momencie nie jest on przydatny. Ale te trzy poziomy jestem w stanie bardzo szybko nabyć, ponieważ one idą te początkowe bardzo, bardzo szybko. Nie mamy tutaj takiego jakiegoś niesamowitego grindowania i w zasadzie grę możemy przejść nabijając praktycznie połowę poziomów ukazanych przez twórców gry. Możemy docelowo przy nowej grze plus zdobyć 100 poziomów, ale wiąże się to z tym, że tam będą w nowej grze plus mocniejsi przeciwnicy. Oczywiście nie będzie jakiegoś nowego zadania, świat będzie wyglądał zupełnie tak samo, ale za to będą nowe wyzwania i przedmioty legendarne, przedmioty epickie. Ponieważ grając sobie na normalnej grze od samego początku nie mamy możliwości zdobyć żadnego przedmiotu legendarnego. Niestety takie to są założenia, w wielu grach jest również podobnie, w Diablo, w Path of Exile, no i pewnie w Incredible Adventures of Van Helsing. Również tak samo musimy sobie bardzo dużo godzin spędzić w grze, żeby dostać jakieś bardzo przyjemne, bardzo łechcące nas po naszym kolekcjonerstwie przedmioty. Tutaj sobie wymienię na ramienniki, ponieważ mam już takie zielone. Hełm. Ten hełm mi się nie przyda. Mam tutaj spodnie, które dodają mi zdrowie dodatkowo, dlatego też będą one bardzo, bardzo pomocne. I dodatkowo mam jeszcze tutaj jeden punkt, jedno miejsce na esencję. Pięknie. Zaczekamy, mam nadzieję, że może zaraz znajdę sobie tutaj jakąś esencję, żebym mógł ją umieścić w tych spodniach. Na początku mam tutaj takich słabych przeciwników, są to jakieś szkielety, wojownicy i nie stanowią oni nawet wyzwania na poziomie weterana, czy tym elitarnym, najwyższym poziomie trudności. Grę w kilka pierwszych godzin przechodzimy sobie gładko i nie mamy żadnego stresu. Oczywiście mamy tutaj jakieś sekretne miejsca, które są skrzętnie poukrywane, musimy je odnajdywać, klikać we wszystkie ściany i czasem cudem uda nam się coś otworzyć. Gdzie ja mam się tu udać? Tam na dół jest jakaś ścieżka, zaraz tam pójdę, tylko jeszcze tutaj kilku przeciwników, zawsze kilku dodatkowych daje mi doświadczenie, a ja nie gardzę doświadczeniem, ponieważ mój bohater musi być przykoksany, musi wylewelować pięknie i zdobywać poziomy szybciutko, żebym mógł dzielnie wędrować przez krainy Torchlight. Lecimy sobie dalej i co tu mnie czeka? Pewnie zaraz będzie jakaś walka z bossem albo coś takiego. Liczę na to, byłoby świetnie. Ten headcrab mój dzielnie walczy, jest mi moim wiernym kompanem. Ja tutaj mam jakieś zjawy. W zasadzie przez całą grę nie nudziłem się, mam bardzo dużo różnorodnych przeciwników w Torchlight i tutaj zawsze chętnie wracam do tej gry, ponieważ spędziłem w niej jakieś 50-60 godzin. Jest ona jedną z moich ulubionych gier hack and slash. Ach, zebranie złota tutaj mi akurat nie jest potrzebne. Przejdźmy sobie szybciutko, zobaczymy, może czeka mnie tutaj ta walka z bossem, o której wspominałem. O, jeszcze muszę sobie przejść na dół, tutaj jest jakiś upadły strażnik, zatem to będzie walka z takim minibossem, powiedzmy. Zobaczcie, mam oczywiście jedno życie, trochę się boję, nie no, żartuję, wcale się nie boję, ponieważ on będzie bardzo łatwy i w zasadzie kilka moich czarów powinno go przyjemnie rozwalić. Dodam sobie jeszcze punkt do tej umiejętności, ponieważ będę nią walczyć.
i zawsze ten jeden punkt więcej do takiej umiejętności, z której korzystamy, jest jak najbardziej przydatny. Trochę mi tutaj idzie życie, ponieważ nie mam jeszcze żadnych umiejętności w naszym ekwipunku, w moich przedmiotach, które mogłyby mi regenerować życie, niestety. Zobaczcie, jak widzicie, ten mini boss jest bardzo, bardzo łatwy do pokonania. W zasadzie tutaj ja nie ginę, nie tracę tej energii i nie ma się czego bać. Jak wiadomo, w pierwszych momentach gry nie może nas ona odstraszać zbyt dużym poziomem trudności. Co tutaj mi wypadło? No wypadł ten zwój, który muszę sobie zanieść tam na górę i dzięki temu dostanę jakąś nagrodę. Bo w grze jest taki system nagród, za każdym razem, gdy dostaniemy jakieś zadanie, musimy sobie podejść do danej osoby, gdy je ukończymy, i ona daje nam doświadczenie, pieniądze, no i przedmiot, który możemy sobie wybrać. Zawsze jest to tak, że mamy trzy przedmioty i musimy się zdecydować, który sobie zabierzemy. Niestety nie da rady zabrać wszystkich ze sobą. Ja sobie uniknę walki z tymi przeciwnikami. Zobaczmy sobie, co tam mnie czeka u góry. O, jeszcze tutaj jest jakiś kuferek. O, tu mam jeszcze przeciwnika elitarnego, dlatego też się go jeszcze pozbędę. Taki przeciwnik elitarny daje mi punkty sławy. Zobaczcie, tu mam taki pasek pomarańczowy sławy. Jeżeli nabiję sobie jego pełną część, jeżeli nabiję pełny pasek, to mam jeden punkt do umiejętności. I tak w kółko, jeżeli będziemy bardzo dużo takich przeciwników elitarnych zabijać, no to będziemy mieli bardzo dużo tych punktów sławy. Jest to bardzo przydatne, ponieważ nasza postać może w miarę szybko dostawać doświadczenie. O, tutaj mam parcianka bestii okrucieństwa. Jest to obroża dla mojego pupila. Niestety nie mogę jej teraz użyć, potrzeba 6 poziomu. No to jeszcze pół poziomu i pewnie będę mógł ją użyć, dlatego też spieszę z nabiciem go. Zobaczmy, a być może tutaj jeszcze sobie tą kadzielnicę wykorzystam. Czy to się uda? Ponieważ tutaj jest jeszcze miejsce, którego nie odkryłem. O, a nie, tu niestety jest kapliczka tylko, więc tak, ta kadzielnica mi się nie przyda niestety tutaj. Idziemy zatem tam za gwiazdką, za moim głównym zadaniem, za głównym celem. Bardzo podoba mi się to, że czasy ładowania są takie dość szybkie. Gra działa bardzo płynnie za każdym razem. Niewymagane jest podłączenie do internetu oczywiście. Nie musimy w ogóle łączyć się z serwerami, żeby sobie grać. Jak w każdym rasowym hack and slashu, mam oczywiście punkt teleportacyjny, a dodatkowo mogę wykorzystywać sobie zwoje teleportacji. Jeszcze mam tutaj oczywiście, o, mam pierwszy czar, przyzwanie, więc sobie go od razu użyję i mogę sobie go wybrać tutaj. Jak w każdym hack and slashu, mam jeszcze dodatkowo, niestety teraz wytraciłem zwój identyfikacji, moi drodzy. Pozwala mi on identyfikować przedmioty, dzięki temu, gdy coś jest niezidentyfikowane, świeci się na czerwono, no to dzięki temu mogę sobie to używać. Zobaczcie, jakie tutaj są zgraje przyjemnych przeciwników, takie świecące, naprawdę silnik graficzny jest bardzo dobry, w Torchlight gra się, patrzy się przyjemnie i gra wciąga na długie godziny. Zabiję sobie jeszcze tych kilku przeciwników, mam nadzieję, że będę mógł dzięki temu levelować. Trochę mi tutaj zaczynają skubać życia, dlatego ja wezwę sobie pomocników z tego czaru. I zobaczcie, trzy takie szkielety wyłaniają się spod ziemi i zaczynają walczyć po mojej stronie. Niestety są bardzo słabe, ale zaraz będę mógł sobie przywoływać nowych. I dzięki temu, gdy nazbiera nam się trochę czarów, a dodatkowo te czary możemy dać naszemu podopiecznemu, naszemu towarzyszowi, no to praktycznie na tych niskich poziomach trudności jesteśmy nieśmiertelni. I w zależności od tego, jak to gra, no to gra staje się albo przyjemna, albo trochę wyzwaniem. Dobiję sobie jeszcze trochę do tego poziomu, tutaj mam tego przeciwnika. I po tym chciałbym zakończyć wam pokazywanie Torchlight 2. Zachęcam was bardzo serdecznie do zagrania w tą grę. Jeżeli jeszcze nie byliście zdecydowani, to
Jest to gra godna uwagi, moi drodzy. Naprawdę pieniądze wydałem na nią w dniu premiery i nie żałuję. Nie żałuję tego, że mogłem zagrać sobie ze znajomymi, że nie było żadnych problemów. W grze było pełno łatek, wszystkie takie ważne błędy zostały wyłapane, wyłowione i zniwelowane. Twórcy naprawdę starali się i ostatnio dodali opcję używania modów. Dlatego też możemy sobie wgrać customowe mody, możemy zrobić z grą, co się nam żywnie podoba. Możemy nawet sami stworzyć te mody. Jest to bardzo duży ukłon w stronę społeczności, która w grze Torchlight 2 i Torchlight jest bardzo duża. W ogóle wokół tej serii jest bardzo duża społeczność. Dlatego też polecam wam bardzo serdecznie Torchlight 2. Dzisiaj dziękuję wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam, cześć!